cześć. Chciałem wam coś pokazać, bo akurat Konrad Wygryżyn wysłał mi coś, co jak zobaczyłem, to aż klapa mi opadła na dół. Sami musicie sobie zobaczyć, co tu się dzieje na tym filmie. A mamy tu takie coś, mamy wielkiego, muskularnego murzyna i takiego chudasa, takiego Chińczyka i on, popatrzcie, on już się zmęczył, zanim w ogóle jeszcze coś zrobił. O, i to właśnie, nie wiem, kto to wymyślił, żeby taki muskularny murzyn walczył z takim cieniutkim Chintolem. O, nie, tu jakoś go jeszcze myją. Nie, on tu już się tutaj przygotowują. Coś tam, o, ten Chińczyk już płacze. I wcale nie jest dziwko, bo wiadomo, że nie ma szans taki suchy z takim wielkim grubolem. Ale zobaczymy, ja na pewno stawiam, że wygra Murzyn. Bo nie wiem, jak on by miał go niby zabić. No, to już coś... Dobrze! Ale to on jest taki, widzicie, jak taki mały piesiak, co szybko ucieka i on taki duży, ma trudno go złapać, ale jak już go złapie, to już go wykręci jak... A to już widzimy, grubol się już zmęczył ganianiem go, bo to nie jest zabawa w ganiaka, tylko bitka po ryjach, to Chintoka błąd, że jest tchórz. Ło! Ło, jak mu zrobił jak wąż! Ale grubol dobrze go tam nacisnął go jakby czymś ciężkim go nacisnął. No i teraz możemy wymiażdżyć tutaj. Co on? Majtasy mu ściąga. Ale go bije po głowie. Dawaj, Murzyn. Trzyma go. To on tu nie czuje w ogóle takich, takie małe paczki dla niego, to jakby go komar użor. Patrz, nie może wyjść. Trzyma mu nogę. Sędzia tam coś macha, jakby pływał. Po dupie go. Dawaj pod... Krew. Krew mu leci. Nie ma... Nie bij go po głowie. Kupi Chintolo. Co? Wygrał ten cienki patol. Kruci. Kruci. Ale Murzyn zły. Ja też. Bo nie mu powinien go bić Chińczyk. Jak mu krew tam leciała, bo cię wtedy nie bije. Nie zna zasad. No to tyle. No ja tu nie widziałam szans dla Chińczyka, a nie wiem jak on... Sam chyba... No jeszcze dostał od nagrody. No dobre, dziękuję za wysłanie mi filmu, bo fajny bardzo. I żegnam. Zajawos.